wami wszystkimi. Odbudowali bramy, pomieszczenia dla kapłanów i pozakładali do nich. A wśród ludu nastała bardzo wielka
Tylko sześciu z jego braci zakonnych poniosło śmierć. A Andrzej, niosąc pomoc, nie myślał o tym, co może go spotkać, nie myślał o śmierci. Chciał jedynie pomóc osobom cierpiącym. Kochani, cieszy fakt, że działalność świętego Andrzeja Boboli się nie skończyła, ale poniekąd jest kontynuowana przez różne instytucje i organizacje, w tym przez Polski Czerwony Krzyż. Obchodząc stulecie jego istnienia, warto podziękować Panu Bogu za ten czas opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi, za wspieranie poszkodowanych przez klęski żywiołowe, a przede wszystkim za promowanie krwiodawstwa, za promowanie oddawania leku, który ratuje życie człowieka. Na terenie Dolnego Śląska mamy dużą liczbę klubów honorowych darców krwi, które działają w ramach właśnie Polskiego Czerwonego Krzyża. Warto dzisiaj zastanowić się nad tym, do czego ten skrót PCK, którym się na co dzień posługujemy, zobowiązuje. Pierwsza litera tego skrótu to P. Raniero Pan Palamessa, papieski kaznodzieja, w swojej książce Co wierzysz? Napisał takie słowa. Smutek naprawdę chodzi po naszych ulicach. Niemal można mu zajrzeć prosto w twarz. Zaraża nawet nasze dzieci, które domagają się radości i miłości, a zamiast nich dostają rzeczy do konsumowania i coraz potworniejsze zabawki do niszczenia. Wystarczy spędzić jedną chwilę z dziećmi z przedszkola w afrykańskiej wiosce, żeby zobaczyć, na czym polega różnica. Tam wystarczy drobnostka, żeby w ich spojrzeniu zobaczyć blask radości przypominający nam o świecie niewinnego zadziwienia, który znika w naszych oczach. Z tego krótkiego fragmentu książki widzimy dwie skrajności. Z jednej strony są dzieci z krajów rozwiniętych, które od najmłodszych lat potrafią posługiwać się smartfonami, mają całe półki, uginające się od nadmiaru zabawy w ubrań, których zresztą często nie szanują. Mają dostęp do jedzenia, które jest co róż wyrzucane przez nich do kosza na śmieci. Z drugiej zaś są dzieci z krajów rozwijających się, które mieszkają w chatce z gminy wraz ze swoimi rodzicami czy rodzeństwem, które nie mają dostępu do czystej wody, nie mają ubrań, butów. Na co dzień zmagają się z głodem, chorobami. To, co uczy te dzieci, to między innymi fakt, że zarówno jednym, jak i drugim trzeba pomagać. Pierwszym z nich trzeba pokazywać, jak umiejętnie korzystać z tego, co mają. Trzeba im mieć pomoc, chociażby poprzez edukację. Drugim zaś trzeba pomagać przez to materiały, budując szkoły, studnie, wspierając system dożywiania. Naszym zadaniem jest zatem pomoc, ale nie byle jaka, ale pomoc mądra. Nie tylko pomoc materialna, ale także pomoc poprzez wspieranie nauczania. Między innymi o tym pisze papież Franciszek w ostatnim orędziu na Światowy Dzień Ubogich. Nie jest łatwo być świadkami nadziei chrześcijańskiej w kontekście kultury konsumpcyjnej i odrzucającej, która jest zawsze ukierunkowana na powiększanie dobra powierzchownego i przemijającego. Konieczna jest zmiana mentalności, aby ponownie odkryć to, co istotne i nadać treść i skuteczność głoszeniu Królestwa Bożego. Musimy zatem zmieniać nasze podejście do ludzi potrzebujących, zarówno tych ubogich materialnie, jak i duchowo. Świadectwo naszego życia, w którym pokażemy nasze przywiązanie do Pana Boga, które będzie się zachowało bezinteresowną pomocą, musi być obecne w szkołach oraz w rodzinach. To tam bowiem człowiek zyskał.
największym wstępem niż na widok włosów na czyjejś głowie, bo potencjalnie ten włos może przynosić chorobę. Stonoga wydaje się mniej podrażająca niż roba, bo raczej robak nie zaatakuje, raczej stonoga nie zaatakuje człowieka. To, czy uznamy coś za obrzydliwe, zależy od wielu czynników, od wieku, od miejsca zamieszkania, statusu społecznego. Wielu ludzi odczuwa też lęk przed określonymi sytuacjami bądź przedmiotami. Są ludzie, którzy się lękają latania, pająków, ciasnych pomieszczeń, zarazów, lotów samolotem. Krew do dzisiaj, mimo upływu wielu lat, budzi w wielu ludziach nie tyle wstręt, co lęk. Często nie jest on jednak spowodowany fobią, a jedynie wynika z niewiedzy. Boją się oni nie tyle samej krwi, ale tego, co jest nią w ich rozumieniu związane, chorób czy głową. Naszym zadaniem jest poniekąd odczarować krew w opinii drugiego człowieka, w opinii ludzkiej. Musimy pokazać, że krew jest nośnikiem życia. Zatem trzecią literą jest H jak krew. PCK są to trzy litery, które poniekąd oznaczają również te trzy słowa. Pomoc, człowiek i krew. One zobowiązują nas do życia według wysokich standardów, w których będziemy patrzyli na drugiego człowieka z miłością. Będziemy unieść pomoc oraz będziemy propagować ideę honorowego oddawania krwi. Jednak nie są to słowa jedyne. Jedyne to, ile ich będzie, zależy od nas, od naszych codziennych wyborów. Umiłowani w Panu, dzień dzisiejszy jest również dzień, w którym za chwilę poświęcimy sztandar klubu honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Mincz. Nie jest to zwykłe wydarzenie, ale głęboko symboliczne. Sztandar bowiem to zewnętrzny symbol, który pokazuje to, co jest wewnątrz. Gdy napisane jest na nim Bóg, honor, ojczyzna, znaczy to, że tymi wartościami kierują się osoby dzierżące sztandar. Dziś stoją koło nas liczne sztandary, które kryją ze sobą różne historie, różnych ludzi. Obojętnie skąd oni pochodzą, w jakich zakładach pracują, to, co ich łączy, to poświęcenie dla drugiego człowieka. Na chyba każdym z nich napisane jest Klub Honorowych Dawców Krwi, albo te słowa o właśnie oddawaniu krwi. Nie ma znaczenia, czy jest to klub z zakładu pracy, czy jest to klub górniczy. Wszystkich tych ludzi łączy miłość do drugiego człowieka, która przejawia się w honorowym oddawaniu krwi. Kochani, w tym czasie, w którym każdy patrzy na siebie, w świecie, który Paweł Franciszek określił światem nastawionym na tworzenie wykluczeń i podziałów, dawają przykład, że można żyć inaczej. Pokazują nie tylko poprzez oddawanie krwi, ale także poprzez przykład własnego życia, że liczy się również drugi człowiek, który stoi obok nas. Nie przekazujmy tylko krwi, ale również wartości dla nas ważne, tak jak nasza wiara i miłość do ojczyzny.
arcybiana Marii Bolek. Mając w Biblii w osobie świętego Maksymiliana Bolego, katolickiego i wspaniałego patrona wielaców, ufnik jego orędownictwo, zwrócili się do Boga z naszymi prośbami. Módlmy się. Za papieża Franciszka, wszystkich biskupów, kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby tak jak Jezus był zawsze blisko ludzi najuboższych, chorych i potrzebujących pomocy. Ciebie prosimy. Za pokój i wolność w naszej ojczyźnie, Boże, daje jej gospodarzy, którzy patriotyzmem i prawością sumienia zasługiwać będą na miano mężczyzna. Ciebie prosimy. Błogosław wszystkich wielarstw, którzy oddając swoją krew, mogli ratować życie potrzebujących. Ciebie prosimy. Za wolontariuszy, pracowników PCK, poświęcających swój czas, siły, służbie bliźni, aby od Boga otrzymali obfite błogosławieństwa. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby zmarli wielarstwy, poleceni miłosierni Bożemu w naszych zostali oczyszczeni od wielkiej skazy grzechu i mogli stanąć przed obliczem Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze umieli dzielić się tym, co mamy, z tymi, którzy są w potrzebie. Ciebie prosimy. Bądź błogosławiony, Panie Boże, ponieważ Ty nam wszystkim panujesz i swoją tablicą wywyższasz i wiele raz wszystko. Z ufnością przystawiamy Ci nasze drogi. Przez za chwilę do ołtarza zbliży się procesja z darami, które składamy się Panie Jezu jako symbol tego wszystkiego, co kryje się w naszych sercach. Panie Jezu, składamy na Twym ołtarzu dar serca. Nasze deklaracje i postanowienia dzielenia się sobą i honorowego wydawania swojej krwi ludziom potrzebującym. Panie, przyjmij te nasze duchowe postanowienia i dodaj sił do ich wytrwałego wypełniania. Panie Jezu, niesiemy płonące świece, ogień, znak Twojej miłości i obecności pośród nas. Chcemy, aby nasze serca pałały zawsze miłością do Boga i ludzi. Przejmij mnie z tym duchem, wypełnij nas Bożym pokojem.
ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi,
którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wypalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Lecz na wiarę swojego Kościoła zgodnie z Twoją wolą, na Twoją pokoju i odpowiedzią.